Siema, jestem Wojciech, a to odcinek z PvP Kit na serwerze royalcraft.pl. I o co w tym wszystkim chodzi? Zaraz wam przedstawię. Oczywiście mam, no co w PvP Kicie, no są kity. No i ja mam takie. Wybieram sobie to, ponieważ to jest najlepsze. I źle zrobiłem, słuchajcie. I macie skrzynkę. I tutaj macie swoje kity. Tutaj macie w sklepie, co możecie mieć. Czekajcie. I po prawej stronie macie swoje statystyki. Expa, ranga, ja mam gracz. Jest świeżak 1, świeżak 2, świeżak 3. Gracz, pro, legenda, terminator i bo. I Bóg. I do awansu, a za jeden kill może być albo jeden, albo dwa, albo trzy expa. I właśnie muszę nabić 243 expa, żeby mieć kolejny poziom, kolejną rangę, którą właśnie będzie ranga pro. Także jak mieć swój kit pierwszy? Tutaj, tak jak widzicie, na prawej stronie ma być taka skrzynka. W ją klikacie i losuje wam się wybrany kit. Oczywiście tu macie napisane, co dany kit daje. No to tutaj mi pisze, cecha pozwala ci stworzyć pokój ochronny, który będzie cię ochronił. I tak dalej. Też ja biorę to, ponieważ to jest jak sobie zbrojka fajna. Szkoda, że jest spowolnienie i zupki. To dodają zupki. Dodają, oczywiście, dodają nam regenerację. I dobra, no to jedziemy. Mam nadzieję, że jakoś za bardzo nie będzie zacinać, bo no nagrywarka jednak ma to w sobie, że zacina troszkę, ale mam nadzieję, że nie będzie aż tak bardzo, jak to ma miejsce w zwykłych minigierkach. Bo no szkoda by była, żebyście nie widzieli. Także jedziemy. Oczywiście tutaj aury są dozwolone, wszystko jest dozwolone. Piszę tylko na czacie, że ktoś tam używa że na przykład ktoś używa aury albo coś, wykryto wspomagacze. I właśnie ten cyberowski, co do mnie idzie, to ma właśnie taką aurę. I mamy z nim sojusz, także fajnie. No więc tak. Także się poklepaliśmy dzisiaj. Bo na razie nikogo tu nie ma za bardzo. Fajnie było się poklepać. O, jest typek, jest typek, jest typek. No już. Nazywa się Gun Killaury i ma Killaury. Także no, cóż. Idziemy na niego. Tak jak widzicie, no ze zwykłego miecza na tak małą ilość hitów, jakie mi zadał, zabił mnie. W ogóle lagi tutaj. Jak widzieliście, trzy razy mnie wywaliło. Także biegniemy za nim, pomóc tam u góry, chociaż oni tam mają trochę lepsze itemy, bo mają na przykład aurę. I teraz gdzie oni są? A, oni tam... Nie, ich sklepał! Z tego cyberowskiego, co ma aurę. Jestem trochę zupek, bo... No jednak szkoda, że ten gang te wbił, bo wolałby się poklepać z kimś, kto nie ma oczywiście aury. No i tak jak widzicie, chłopak się wkurzył, oni włączą aurę, także no zaraz zobaczymy, jak to wygląda, gdy na ktoś po prostu używa aury. Znowu go zabił. Także aura przeciw aurze, no jednak nas przegrał. To mi się nie podoba trochę. Ale widzę, że tutaj nawet inni się klepią. Teraz dwóch innych się zabiło, całkowicie innych. No i co on robi?
On wszystkich zabija, w ogóle na jaką odległość on bije. To jest ciekawe. Gdzie on poleci? Tam poleci. Szkoda, bo on w ogóle się nie wybijał, przeskoczyłem te płytki. Także klepiemy. Szkoda, że tą aurę klepiemy, bo... What? O, właśnie, no i tak jak widzicie, sklepał go. Aura jednak dała swoje. Wpadliśmy jednak do tego pana, bo... Jak coś to nas ochroni. Ej, nie! Coś. On tam bije kolejnego typa. Ale my sobie wyjdźmy tutaj po tych schodkach na górę. I w sumie można mieć tutaj też bardzo fajną kampę, bo jeżeli się weźmie i na przykład, nie wiem, można wziąć i tak zrobić. I wtedy się ma fajną kampę całkiem. Uzabił go. Jakbyśmy go zabili, to by było coś fajnego, ale niestety. No cóż nam. Aura to jednak aura, nie będę jej instalował, bo to naprawdę jest... No, kto cheatuje w Minecraft, ten... No... To jest najgorsze, co może być. Cheatować w Minecrafcie, no. Masakra. O, klepią się tam, klepią się. Zwykli ludzie, bez aury. To może nam się udać. No, Cyberowski. Bartek w ogóle. Sklepmy go. Zabiłem. Ty widzicie, zabiłem mojego. I tego. Widzicie? Także patrzcie, ten Bartek ma w ogóle Terminatora klasę. To ta, co jest po legendzie, także no. Coś niesamowitego. No i Gangaury już tu przeleciał. Przed chwilą. No i patrzcie, jak zasuwa, no. O, idzie. Że uda nam się go zepchać. No i... Próba zepchania wyszła, no... No jak przez schody nie... Dobra. To jest jednak bez sensu z takim kimś grać, bo... Sami widzicie, jak to wygląda. 2 minuty i nie ma w ogóle jako klepać. Żeby się poszukać tych takich... No, ludzi bez aury, bo wtedy by było o wiele fajniej się klepać z ludźmi. Tak to przynajmniej chcę zabić aurę. No i zabił go, brawo! Dobra. Okej, okay. Dobra. To poklepaliśmy się trochę. Ta aura no po prostu rozwaliła system. No i patrzymy tutaj w dół, może coś jest. Wychodzi ktoś na górę. Znaczy nie wiem kto. Ale to nie ten nasz, także tu możemy poklepać się z kimś przynajmniej. Jest, zabiłem go. Tak widzicie, jedna moneta i 3 expa, także... I od razu jest wtedy przyspieszenie i regeneracja, także bardzo fajne. No tutaj tą osobę bym chciał sklepać, bo ona taka trochę niemiła jest. Nie wiem, co ona ma. Jakieś podjąki.
Wypala klasa jest z potionami. Wow, trochę się zgubiliśmy. Ja zabijam znowu. Dobra. Także już 10 minut nagrania. Także pomału musimy kończyć. Bo nagrałbym jeszcze jakąś inną gierkę. I tak to jedna się ciągle, jak się ją nagrywa, to się nudzi. Także wejdźmy jeszcze sobie na drugi tryb, na Faraon. Chcę wam pokazać przynajmniej te mapki. No i zabiłem. Tak, widzicie, to jest ta cegła. Ona robi takie coś w powietrzu. I wtedy się spada i... To między innymi wygląda. No i gangaury, no nie. No i zabił mnie jakiś ten gangaury, no. Szkoda, że on tu jest jednak. Gdyby go nie było, to byśmy od razu inaczej grali. Może by przynajmniej fajnie wyglądało. Kupimy z Jaxowym. Pokazałbym wam jeszcze inne klasy, to przy okazji wam pokażę, jak zginę. To możemy mu tamtemu naszemu pomóc. Jak rozpoznać, że jest nasz? No po niku, bo nie ma innej możliwości. Szczególnie w takiej sytuacji, gdy obydwoje mają te same kity. No i zabiłem go. Fajnie. O, o. Gangaury, no nie. Ach. No kurde, no nie. Przycisnął mnie trochę tutaj. Dobra, trudno. Dobra, pokażę wam. Architekta widzieliście. To alpinistę. No co chodzi w alpiniście? Na przykład... Strzelamy sobie z łuku strzałą i się pojawiamy na kurczaku. I mamy takie wdzianko, także no to nie jest nielimitowane, bo to tak jak widzicie, muszę odczekać teraz 21 sekund. Także no fajny kit niby. To był mój pierwszy kit, jaki w ogóle miałem. Także całkiem spoko. Dobra, kangur. O co chodzi w kangurze? Ma się takie wdzianko z powolnym upadaniem. I co robi taki kangur? Wybija nas w powietrze i to jest nielimitowane. Po prostu trzeba stać na ziemi i to automatycznie was wybija. Także no fajnie, można wszędzie wejść. I pokażę wam teraz tą piramidkę, bo tutaj też bardzo dużo często osób jest. Może jakąś spotkamy, a może nie. Także tutaj możemy skręcić albo w prawo, albo w lewo. My skręcamy w lewo i widzę, że jakaś osoba tam jest. Bo widzę nick. Mam nadzieję, że to nie jest Diax. No Diax. No i tu mamy taki parkurek. Nie wiem, czy mi się go uda przejść. Ale żeby nie było, że spadnę i tak dalej. To tak można właśnie przeskakiwać fajnie. Stąd na to na przykład. I tak skaczemy sobie. I tak można przeskakiwać. Chyba, że się spadnie. No to wtedy to jest... Naprawdę, jak się nie ma kangura albo magika, którego zaraz wam pokażę, to po prostu nie ma szans. Tak jak widzicie, gang Hilaury tutaj wbił combo, to znaczy, że 3 razy kogoś zabił, tak jak widzicie, combo 3. I chodzi o to, że 3 razy zabił kogoś i że w ogóle nie został zabity. Największym kombem, jaki ja miałem, to było combo 20 chyba. I zrobiłem je w sumie wczoraj. Także da się na pewno. Fajnie to wygląda, jak się ma combo, bo
Przynajmniej każdy ma przykład Cesojusz albo coś, bo widzi, że na przykład umiemy, nie lamimy w tą grę. No i można w sumie uciekać przed właśnie takimi ludźmi jak ten typek. No i można sobie tutaj stanąć, miałem powiedzieć. Także można oczywiście uciekać, to jest niezabronione. To samo jak można mieć aurę, tego widzicie, jak większość tutaj ma. I po prostu... No, i po prostu was nie zbanują. Także to był taki w sumie skill aurą, Boże, się wysłowiłem. No i no. Patrzcie, ten gang skill aury napisał, że nie ma aury. Dobra, także ja z wami kończę. Jeszcze z wami żegnam. Trzymajcie się. Cześć!